naszym hasłem na ulotkach jest reaguj, kiedyś i ty możesz potrzebować pomocy, a cała nazwa projektu nazywa się kryptonim Alberta Einsteina, tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia i myślę, że te słowa chwytają za serducho i każdy powinien moim zdaniem stanąć tutaj przez chwilę i nauczyć się czegoś, co naprawdę może w życiu pomóc. Jak każdy oddycha, to co czujemy tutaj? Ciepło, prawda? Zatknij szybko po doktora. Tak. Na działanie twoje pora. Jeśli nadal nic nie czuję, do ucisku przystępuję. Proste rączki. Proste rączki. Pan tu pomoże. Nie, proste nie. Rączki. Proste mam rączki? Tak? Świetnie. Splet ze sobą. Splatam koszyczek, robię piękny koszyczek. Tak, każdy robi koszyczek pięknie. Proste ręce. Pięknie, proste rączki, koszyczek. Pochyl się nad tą osobą. Pochylamy się nad tą osobą. Tak. Połóż na serduszko rączki. Gdzie jest serduszko? Gdzie jest serduszko? Pięknie, tu jest serduszko, tak? Kładziemy rączki na serduszko. I uciskaj w piosence. Rób tak, póki starczy sił, a ten człowiek będzie żył. Będzie? Co będzie? Żył! Jeszcze raz głośno, co będzie? Żył! A umiecie liczyć do 30? Tak! A umiemy? To wszyscy policzymy? Tak! To ja liczę, wy powtarzacie, dobra? I razem ze mną, tak? No, mam koszyczek, splecione rączki, wyprostowane, tak? Pochylamy się. Gdzie ma serduszko tutaj? Kto mi pokaże, gdzie on tu ma serduszko? No, chodź, pokaż, chodź, szybko pokaż, gdzie jest serduszko? Ja pamiętam! Pięknie, tutaj jest serduszko, więc przykładamy rączki do serduszka i ładnie liczymy do 30, tak? Liczymy, umiemy? Dobra, głośno. Raz, nie otwiera oczu, jest nieprzytomny. Przygotuj sobie telefon, pomoże. Dobra. Znasz numer na pogotowie? Znam numer. Okej, jak 999 albo 112. Jak to oni teraz?